Witajcie na kanale Studiopatów. Nazywam się Michał Pobratyn. Mamy 15 lutego 2024 rok. Znajduję się w Karwowie, w pobliżu źródełka błogosławionego Wincentego Kadłubka. Tu w tej chwili ludzie pobierają sobie wodę z tego źródła, więc nie chcę ich nagrywać. Aczkolwiek ja znajduję się tu z zupełnie innego powodu, gdyż dziś, 15 lutego, przypada 106. rocznica pewnej akcji przeprowadzonej przez Polską Organizację Wojskową. Aczkolwiek opowiem wszystko po kolei. W roku 2018 właśnie został wystawiony ten obelisk upamiętniający tą akcję przeprowadzoną przez POW oraz mieszkańców Karwowa, którzy 15 lutego 1918 roku stawili opór żandarmerii austriackiej dokonującej rekwizycji w czasie, gdy panował głód. Dziś właśnie mija 106. rocznica tego wydarzenia. Od kul austriackiej żandarmerii padł jeden z bojowników, Józef Stępień, który był komendantem miejscowej placówki POW. POW, czyli Polska Organizacja Wojskowa, powstała w 1914 roku z inicjatywy samego Józefa Piłsudskiego. To tak na marginesie tylko dodam. Józef Stępień zerwał plomby założone przez Austriaków na pobliskim młynie, ponieważ mieszkańcy cierpieli głód oraz nie mogli upiec chleba. Ponadto żołnierze ranili ciężko mieszkankę Karwowa oraz 8 osób zostało aresztowanych i przebywało w więzieniu w Radomiu aż do wyzwolenia w 1918 roku. W 1934 roku wystawiono pomnik wykonany w Kunowie, natomiast uroczystości odsłonięcia pomnika uczczone zostały paradą Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej w Opatowie. Pomnik przetrwał okupację niemiecką oraz przejście frontu w latach 1944-45. Niestety po wojnie pomnik stał się celem ataków lokalnego ORMO. Ormowcy rozebrali ogrodzenie pomnika na złom i odgrażali się, że wrzucą POW-iaka do Opatówki. W latach 70. rodzina Józefa Stępnia przeniosła pomnik na cmentarz parafialny we Włostowie, gdzie do dziś znajduje się na jego mogile. Jako źródło posłużył mi artykuł z Echa Dnia na portalu echodnia.eu Dlaczego zabito Józefa Stępnia? Historia bohaterskiego oporu w Karwowie oraz artykuł Radio Kielce z portalu radiokielce.pl Karwów nie zapomina o swoich bohaterach. Dziś właśnie obchodzimy 106. rocznicę tego wydarzenia. Znajdujemy się przy obelisku, który upamiętnia to wydarzenie. W pobliżu znajduje się, jak mówiłem, kapliczka błogosławionego Wincentego Kadłubka, o którym też miałem przyjemność robić filmik na moim kanale. Obok kaplicy znajduje się źródełko, gdzie można zaczerpnąć bardzo dobrej wody. Tak więc to tyle z miejscowości Karwów, spod pamiątkowego obeliska. Mówił dla Was Michał Pobratyn. Pozdrawiam Was czołem.